Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, zaczniemy od małego sprostowania, bo dużo osób pisało po poprzednim filmie o plastikach. Czemu nie zdjąłem tych plastików i dlaczego tam nie sprawdziłem, ponieważ tam może być rdza. Otóż prosta jest odpowiedź na to pytanie. Ja się bardziej zainteresowałem tymi plastikami tutaj wewnątrz, ponieważ bałem się, że jeżeli to one są poprzykrywane plastikiem, to może gdzieś tam jakieś zniecenie, jakaś rdza, jakieś, nie wiem, szpachla, coś w tym stylu. Różne rzeczy się widywało i słyszało, więc ja po prostu chciałem części mieszkalnej sprawdzić, czy tu, gdzie będziemy mieszkać, jest fajnie. Na zewnątrz to, wiecie, mnie niespecjalnie interesuje, ale żeby być kompletnym, to dzisiaj to zrobię. Za chwileczkę się zabiorę za te plastiki i sprawdzę, czy jest tam rdza, jeżeli mi się oczywiście uda to wymontować. A później mamy w planach pojechać na wycieczkę, w sensie zrobić dwie pieczenie za jednym ogniem, czyli oddać samochód do konserwacji i w tym czasie my byśmy sobie mogli gdzieś pojechać, bo cały czas tutaj siedzimy w tym garażu i trochę nas to już depresyjnie, no trochę na nas to wpływa negatywnie, bo nie ma tu słońca, nie ma w garażu słońca, nie ma na zewnątrz słońca. Więc mamy taki plan, że zawiozimy samochód do konserwacji, a my wtedy rura i jedziemy w piękne miejsce. Chyba się udało. I chyba nic nie uszkodziłem. No nic, żeby to zdjąć, muszę uszkodzić te plastikowe nakładki, ale widzę, że nie ma tam rdzy. Możecie sami zerknąć. Natomiast jak się dowiem, czy można dokupić te plastikowe dokładki, czy to nie jest drogie, te zaczepy, to wtedy zerwę te wszystkie plastiki. Póki co zostawiam to tak, jak jest. Kto wie, może nawet wymieni mi wszystkie te plastiki, bo one są takie trochę zużyte i jedne mają taki odcień, drugie mają taki odcień, więc całkiem możliwe, że je po prostu zamienimy. A teraz przebieramy się i jedziemy dalej na wycieczkę. Wyszło słońce, jest ładnie. Dlatego też dzisiaj z Kasią jedziemy na wycieczkę. Bierzemy udział w akcji Merela z okazji 40. urodzin marki Merel. Jest taka akcja Krok Dalej, w ramach której 40 różnych podróżników pokazuje, odkrywa 40 różnych miejsc, niecodziennych miejsc do zwiedzania, do odkrywania, do wędrowania. No i my dzisiaj Wam pokażemy takie jedno niecodzienne miejsce. Konkretnie jedziemy do Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Zaraz Wam pokażę na mapie, gdzie dokładnie dotrzemy. Są łabędzie. Dotarliśmy i proszę Państwa, jesteśmy w Słońsku, czyli w Rzeczpospolitej Ptasiej. Ja idę się rozglądnąć dookoła, gdzieś tu podobno jest punkt informacyjny, a Łukasz? Idę robić kawkę, no bo nie było jeszcze kawki, a jest już druga godzina. Dostaliśmy mapkę, spotkajmy się na ptasich szlakach i podobno, no, jest tutaj cały szlak Słońsk i tu są pozaznaczane szlaki gągawy, dzięcioła, dudka, kani, zimorodka. Jezu, to one tędy chodzą?
Naprawdę tędy chodzą te ptaki? Nie, tak się szlaki nazywają. Można te ptaki zaobserwować pewnie po drodze. Ja myślałem, że tam siedzą te ptaki. Dobra, poszukiwanie dudka. A dudki to lecą, to są w Portugalii też takie. Dużo takich jest. Gęgawa. Którym z tych dwóch właśnie pójdziemy? Chyba dudka, zaraz zobaczymy. Obowiązkowo na trasę bierzemy lornetkę, atlas ptaków, tudzież przewodnik, ptaki. Myślę, że jesteśmy gotowi i ruszamy wypatrywać ptaszków. Naprawiłem zamek. Widzę je. Kogo? Takie wielkie tam lecą na horyzoncie. Patrz, taka muszelka po ślimaku, ale taka wygięta. Wow, taka mocno zakręcona. Zakręcona. Biorę. Bierz. Tu lecą takie wielkie. Szybka zagadka dla tych, którzy wiedzą, z jakiego filmu jest hasło "Ptaki latają kluczem"? Poprawną odpowiedź piszcie w komentarzu. Ptaki latają kluczem. Przyczelny tygrys, ukryty smok. Chowam się teraz za drzewem, żeby mnie nie było widać ani słychać. Wiosna jeszcze nie pozieleniła liści ani traw, ale są już pierwsi zwiastunowie, zwiastuni wiosny, czyli bazie. Nie wiem, czy u was też się mówi bazie, bo wiem, że niektórzy nazywają też te roślinki kotkami. Także dajcie znać, pod jaką nazwą wy je znacie. Jak sama nazwa mówi, Park Krajobrazowy Ujście Warty, znajdujemy się przy rzece Warcie. Ona się tutaj rozlewa, ale nie tylko ona, bo jest tutaj kilka innych, mniejszych rzek. No i właśnie w trakcie, na początku wiosny, ona się tutaj rozlewa, tworząc właśnie takie wielkie, płytkie jeziora. Charakterystyczne dla tego miejsca są właśnie ptaki, dlatego nazywa się to miejsce także Rzeczpospolitą Ptasią. No jest tutaj setki różnych gatunków i niektóre są tutaj na stałe, ale jest też bardzo wiele gatunków, które zatrzymuje się tutaj na jakiś czas, bo na przykład przelatują w jedną albo w drugą stronę, no w zależności od pory roku, wiadomo, na zimę albo na lato. Wyczytałam, że można tutaj właśnie na jesieni trafić na przelatujące olbrzymie stada, olbrzymie
olbrzymią ilość gęsi, która tutaj przelatuje, często się zatrzymuje. Wyczytałam, że zazwyczaj jest ich około 60 do 80 tysięcy, ale zdarzało się, że było ich tutaj nawet 200 tysięcy. Także wyobraźcie sobie, jak niesamowity to musi być widok, kiedy taka ilość ptaków przelatuje. A także jest to niesamowity dźwięk, bo słychać, jak ich skrzydła biją właśnie powietrze. Ptaki, które można tutaj obserwować, to m.in. derkacz, dudek. Właściwie derkacza nie da się zauważyć, jest to podobno bardzo trudne, ale można go usłyszeć. Ma taki charakterystyczny, wydaje dźwięk z siebie, który przypomina pocieranie patyka o grzebień. Można natomiast zauważyć różne rodzaje dzięcioła. Jak ktoś ma szczęście, to wypaczy dudka. My spotkaliśmy łabędzie i oczywiście olbrzymią ilość kaczek, a także czaple i żurawie. A ja dodam od siebie, że pomimo, że ja nie jestem specjalnie taką osobą, która kontempluje naturę, to mi się tu strasznie podoba. I ten śpiew ptaków, i ten trzepeczące skrzydła, i w ogóle ta cisza, taka nieludzka cisza, w sensie nie ma tutaj ludzi, jest to bardzo fajne. Polecam, żebyście tutaj przyjechali, jeżeli będziecie mieć okazję, może w lepszej pogodzie, bo my dzisiaj jesteśmy na takich resztkach słońca, także jak widzicie są i nie ma, ale bardzo przyjemne miejsce, bardzo, bardzo ładne. Polecam Rzeczpospolitą ptasią. Ja, Łukasz, z podróżowania. Oprócz ptaków można tutaj znaleźć także olbrzymią rzeszę innych zwierząt, od pasących się krów i koni, olbrzymich stad, po bobry, które żerują właśnie tutaj na tych płyciznach, nutrie. Przeczytałam nawet, że szopracz tutaj gdzieś się znajduje, który został sprowadzony. Także jest tu olbrzymia, olbrzymia ilość zwierząt. No, fantastyczne miejsce. Ja jestem zauroczona. Próbowałam wypatrzeć przez lornetkę te ptaki. To są takie trochę kaczko, trochę gęsi, tylko brązowe. Wydaje mi się, że to są te gęgawy właśnie. Ale sprawdzę to za chwilę, jak dotrzemy do samochodu. W książeczce mojej nowej. Tak jak wspominałam, po drodze w wanie teraz otworzyłam atlas, znalazłam gęgawę i dokładnie takiego ptaka właśnie tam widzieliśmy na łąkach. Właściwie takie ptaki, bo było ich tam kilka. Także tak wygląda gęgawa i to ją widzieliśmy. A my niestety musimy wracać do Zielonej Góry po odbiór samochodu i naszych paczek, które przyszły. A w paczkach jest izolacja, także zaraz ruszamy już na poważnie. A propos Zielonej Góry, naszego samochodu, to już dostaliśmy wideo, na którym jest pokazane, jak jest pięknie zaizolowane, także teraz możecie możliwość zobaczyć to. Jest wszystko pięknie, no po prostu jak noweczka. Nie zaizolowane, tylko konserwowane, zakonserwowane oczywiście. Bardzo dziękujemy Wam za obecność dzisiaj na tym vlogu. Serdecznie zachęcamy Was do obserwowania tej akcji Krok Dalej Merela. Dzięki temu poznacie inne fantastyczne i piękne miejsca w Polsce, także będzie co robić w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w następnym odcinku prosto z placu budowywana. I z placu boju. Trzymajcie się.